Mamy parszę 12, parsza Wajechi, co się tłumaczy i żył. Tutaj mamy dalsze losy rodziny Józefa, Jakuba, czyli Izraela, oczywiście też Józefa. Co tutaj moglibyśmy uwypuklić w tym fragmencie? Ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego po śmierci Izraela, po śmierci Józefa, gdy minął głód, oni nie wrócili do ziemi Kanaan. Tutaj nawet ten pogrzeb Izraela, Jakuba, był też sprzyjającą chwilą, żeby wyjść stamtąd. Jak to zrozumieć? Dlaczego oni nie wyszli? Czy mamy tutaj jakieś wskazówki? No można by powiedzieć, że im się tam dobrze działo bo tu mamy jeszcze 17 lat. Jakub był w Egipcie, czyli dosyć, no trochę czasu jest. Czyli mogli już tutaj jakby okrzepnąć, urządzić się, tak jak to się mówi, osiąść i przyzwyczaić, i że im tam pasowało, tym bardziej, że mieli żyzne ziemię w delcie Nilu. I może tutaj aspekt ekonomiczno wchodził, w takim sensie ekonomicznym, że tu mieli te urodzajne tereny do wypasu trzody i nie bardzo chcieli tam na te ziemi Kanaan iść, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta ziemia Kanaan, ona wyglądała w tamtym czasie inaczej niż teraz. Ona była borem, można by powiedzieć, w pewnym sensie. Tam nawet niedźwiedzie żyły. Lwy, niedźwiedzie. Jak to powiedziane o tej ziemi, jest mlekiem, miodem płynąca. Czyli to nie jest takie pustynia, jak to się dzisiaj pokazuje, ten Bliski Wschód, tamte rejony. Jaka była przyczyna? Jak to moglibyśmy tutaj wytłumaczyć? Bo ja tutaj znalazłem dwa wersety, które w pewnym sensie prorokują, że tak miało być. Czyli, że może przeczytajmy, to najlepiej to wyjaśni, te dwa fragmenty. Rodzaju 48-21. Potem Izrael rzekł do Józefa: ja już umrę, ale Bóg będzie z wami i wróci was do ziemi ojców. Tu Izrael, Jakub mówi, że Bóg będzie z wami i on was wróci do ziemi ojców. No i drugi fragment podobnej myśli, rodzaju 50-24, 24 werset, druga część. On wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który obieca Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Oczywiście kontekst Bóg. Kiedy umrę, Bóg najtroskliwiej będzie czuwał nad wami, on wyprowadzi was z tej ziemi. Tylko tutaj to już mówi Józef. Tam mówił Izrael, jego ojciec, a tu już mówi Józef. Czyli powtarza tą myśl. Mamy w innych miejscach powiedziane, że tam 400 lat minęło chyba, bo tam różne są interpretacje, bo tam ileś pokoleń, 400 lat, coś takiego. W każdym razie długi okres czasu oni tam przebywali w tym Egipcie do Mojżesza. Pytanie jest zasadnicze, dlaczego Bóg ich nie wyprowadził stamtąd, nie wezwał, nie przemówił, nie wiem, do tutaj pierworodny Manasse, tak? Pierworodny Józefa,
tu w zasadzie to pierworództwo Efraim bierze jako błogosławieństwo od Jakuba. Dlaczego Bóg się nimi nie posłużył do wyprowadzenia ich stamtąd? Bo to jest też ciekawe, dlaczego można tutaj by odnieść pewną taką... daje się odczuć, że jakby Bóg zamilkł w tym czasie. Dosyć długi okres czasu. Czy celowo ich nie wyprowadzał stamtąd, czy po prostu oni nie zwracali się do Stwórcy, że no, my chcemy stąd wyjść. Czyli Bóg akceptował ich wolę. Ale wiemy, że to nie było miejsce ich zamieszkania tak naprawdę docelowe. Bo później mamy powtórzone, tylko nie pamiętam już gdzie to jest, że masz mieszkać do potomków Izraela, że masz mieszkać w tej ziemi, ziemi, którą ci dałem, czyli tej ziemi Kanaan. I ten zwrot, masz mieszkać, jest też pewnego rodzaju rozkazem, pouczeniem, czyli jeżeli z własnej woli wybierasz, żeby tam nie mieszkać, no to licz się z tym, że no, będzie ci się, może być różnie. Bo trzeba by to też przyjąć, że masz mieszkać jako pouczenie od Stwórcy, jako nakaz. I oczywiście Bóg ich wypędzał, ale to była Boża wola, że ich stamtąd wypędzał z konkretnych przyczyn. Ale jeżeli potomek Izraela z własnej woli zamieszkiwał gdzieś indziej, to już była zupełnie inna sytuacja. Dlatego się zastanawiam cały czas nad tym okresem po Józefie do Mojżesza, czy po prostu oni tam... Wygodnie im tam było po prostu. Przyjemnie, wygodnie się przyzwyczaili i po prostu wybrali to. Mimo, że wiedzieli, że to nie jest ich ziemia. W każdym razie tu jest proroctwo, że Bóg ich wyprowadzi. No i oni oczekiwali, tak? Później już, jak już ten okres jest takiego uciążliwej niewolnictwa w Egipcie, w Micraim, w ziemi Micraim, to oni, niektórzy wierzą w to, że Stwórca, Bóg, ojców ich, wyprowadzi ich stąd. Ale to dopiero jak przyszedł ten okres ucisku. Ale do tego czasu nic nie robili z tym. Też warto o tym pamiętać, bo współcześnie jest ziemia tak zwana Izraela, państwo, które się jakby utworzyło, i ci, którzy deklarują, że są potomkami, mówią jednocześnie, że nie chcą tam wrócić, nie chcą tam mieszkać. Czyli z tej całej sytuacji, co tutaj mamy opisane, mogą się spodziewać ci, którzy mieszkają gdzieś tam, a deklarują się jako potomkowie Izraela, którzy nie wierzą w Jeszuę, tak dodam, Mesjasza, mogą się spodziewać, że nie będzie im lekko. Będą przechodzili ucisk. Zaznaczyłem jeszcze, którzy nie wierzą w Jeszuę, w Mesjasza, będą przechodzili uciski różnego rodzaju, prześladowania, w sensie prześladowania, może to nie w stricte prześladowania, tylko stricte upomnienia różnego rodzaju, nieprzyjemne rzeczy, aby zrozumieli, że to nie jest ich ziemia, albo żeby zrozumieli, że trzeba uwierzyć w Mesjasza. Bo wiara w Mesjasza jest innego rodzaju sytuacją. W Mesjaszu mamy, że to lud tworzy
naród na obliczu ziemi, tak jak pierwotnie Bóg to zamierzył, że cała ziemia ma być, oddawać chwałę Mu. Wszyscy ludzie na ziemi mają być Jego ludem. Cały obszar ziemi ma być Jego ziemią, Jego ludu. Ten lud ma stanowić też, tak jak już mamy w pismach tak zwanego Nowego Testamentu, ma stanowić ten mieszkan, gdzie Bóg będzie przebywał. Ten lud ma być święty. Ma stanowić jedną wielką społeczeństwo ludzi pokoju. Czyli w pewnego rodzaju stać się miastem pokoju Jeruszalaim jako całość, nie jako jedno miejsce. I w Jeszule już wychodzi na to, że każde miejsce na globie ziemskim, na globie, no tak używam takiego określenia. Tu też się niektórzy nie zgodzą z tym. No, ale żebyśmy zrozumieli, na całej powierzchni ziemi ma być ta ziemia święta oddzielona. To jest ta różnica. Pod prawem Tory Mojżesza ci ludzie, którzy nie uznają Mesjasza, mają obowiązek, to jest prawo dla nich, mają obowiązek żyć w tej ziemi. Natomiast uznanie Mesjasza, Jehoszue ben Dawid, ben Józef, zmienia tą sytuację, bo idziemy dalej. Znaczy idziemy dalej w tym kręgu, w zasadzie w tym cyklu, że wracamy do pierwotnego planu Stwórcy, gdzie cała ziemia ma być mieszkanem, gdzie Bóg się będzie przechadzał wśród ludzi i będzie z nimi przebywał. Czy ma to jakieś znaczenie, że Jakub błogosławi drugiego syna Józefa, Efraima, a nie Manassego? Czy to zdarzenie wpływa na przyszłość? Bo czytaliśmy w Rodzaju 48, 5 werset. Zatem twoi dwaj synowie, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej przed moim przybyciem do tego kraju, będą moimi. Efraim i Manasse będą moimi, jak Ruben i Symeon. Oczywiście mamy później powiedziane, że jest 12 szczepów Izraela, 12 synów, 12 pokoleń i tak dalej. W tej formie 12. Ale weźmy pod uwagę przybytek Mojżesza, mieszkan Mojżesza, który Bóg Mojżeszowi kazał wybudować, i rozmieszczenie plemion, i ich jest 4 kierunki geograficzne, po 3 plemiona, to jest 12, i lewici wokół przybytku jest 13. I te 13 właśnie stąd się bierze. To jest bardzo ważny fragment w tym znaczeniu, że generalnie jest później 13 plemion Izraela. Tu Izrael jakby sobie adoptuje synów Józefa. Przysposabia sobie jako swoich synów. Dlatego mamy później to rozmieszczenie wokół przybytku w taki sposób, a nie inny. Ale razem wszystkich jest 13. I co ciekawe, gdy błogosławi Jakub synów, czytamy to w 48 rozdziale od 17 wiersza, kiedy Józef spostrzegł, że ojciec prawicę swą położył na głowie Efraima, czyli na tym młodszym, nie podobało mu się, ujął więc dłoń ojca, aby przełożyć ją na głowę Efraima, z głowy Efraima na głowę Manassego. Józef powiedział przy tym do ojca: nie tak, ojcze, bo ten jest pierworodnym. Połóż swoją prawicę na jego głowie. Ale ojciec nie zgodził się, mówiąc: wiem o tym, mój synu, wiem.
I z niego także powstanie lud, czyli z tego pierworodnego, który wyrośnie w siłę, ale młodszy jego brat będzie silniejszy od niego, a potomstwo jego rozwinie się w narody. I chciałem tutaj zwrócić uwagę na ten ostatni zwrot. A potomstwo z Efraima rozwinie się w narody. I tutaj ważną rzeczą jest znać te pojęcia, które mamy zapisane, bo od tych znajomości pojęć, od tych imion w zasadzie, od tych synów Jakuba, wszystkich synów, tych przysposobionych jako Efraim i Manasse, później są, Bóg przez proroków używa do pewnych unaocznień. Są pewnymi skrótami myślowymi, czyli że jest dom Judy i dom Izraela. Dom Izraela jako właśnie te 12 pokoleń. Dom Judy jest jako dwa pokolenia, czyli pokolenie Judy i Beniamina. Dom Izraela jako 10. Mamy też określenie jako dom Izraela jako całość też. Kontekst na to wskazuje. Ale też mamy określenie jako Efraim. I zobaczmy Izajasza. Zobaczmy dwa miejsca, bo tych miejsc jest więcej. Izajasza, 7 rozdział, 17 werset. Izajasza 7:17. Jahwe dopuści, że przyjdą na ciebie, na lud twój i na dom twojego ojca dni, jakich nie było od dnia odpadnięcia Efraima od Judy. Tu pada określenie Efraim do 10 pokoleń. Oczywiście Efraim, jako potomkowie Efraima, wchodzili w skład 10 pokoleń, czyli domu Izraela. I tutaj Bóg używa tego określenia do domu Izraela jako Efraim. Czyli Efraim odpadł od Judy. Czyli 10 pokoleń odpadło od dwóch, rozdzieliły się. Ale chcę zwrócić uwagę na określenie, że 10 pokoleń jest określane jako Efraim. I tutaj mamy analogicznie, Juda jest określeniem do dwóch pokoleń. Taki skrót myślowy, ale ten skrót myślowy jest bardzo ważny i ta znajomość tych określeń, zamienność czasami, powoduje pewne niezrozumienie, jak ktoś bagatelizuje to i później niezrozumienie pewnych rzeczy. Zaraz dojdziemy do sedna. Przeczytajmy sobie jeszcze na potwierdzenie drugi fragment Ozeasza, 4 rozdział od 15 wersetu do 19. Jeśli już ty, Izraelu, złamałeś wiarę, niechże Juda nie obciąża się winą. Nie udawajcie się do Gilgal, nie podążajcie do Bet-Awen i nie przysiągajcie. Przysięgajcie na życie Jahwe. Jak znarwiona krowa, tak oporny stał się Izrael. Czyż wtedy Jahwe może go paść na otwartej niwie jak jagnię? Efraim sprzymierzył się z bożkami, przebywa w towarzystwie opojów. Pogrążają się w cudzołóstwie i zamieniają swą sławę na hańbę. Pochwycą ich skrzydła wichury i będą się wstydzili swych ołtarzy. Najpierw mamy określenie jako Izrael w 15 wersecie, a w 17 wersecie mamy określenie Efraim. Może plemię Efraima przodowało w tym, bo całkiem możliwe, dlatego tutaj w tym odstępstwie, w tym sprzeniewierzaniu się bożkami, może przodował w tym, dlatego Stwórca przez Ozeasza nazywa dom Izraela Efraimem.
Możliwe całkiem. W każdym razie chcę zauważyć, że są dwa lub trzy określenia na dom Izraela. I dlaczego to mówię? W Ewangelii Jana, 10 rozdział, 16 werset, pada ciekawe określenie. Jeżeli nie znamy tej historii, tych nazw, to powstają jakieś dziwne dogmaty. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 16 werset brzmi tak, przekład poznański. Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je też przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Izrael jako całość, jako 12 pokoleń, rozpadł się na dwie owczarnie, na dom Izraela i dom Judy, na Efraima i na Judę. Jeszua, jak przyszedł, on był Judejczykiem. Generalnie tam była Judea. Mieszkali mieszkańcy, Judejczycy byli. Dlatego Jeszua mówi, mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. Muszę je przyprowadzić. I tu pokrywa się to z proroctwami Ezechiela, gdzie kości ożyją, że cały naród, cały, czyli wszystkie pokolenia ożyją. Bóg przywróci ich do życia i będą go wielbić. Ten symbol o kości, które ożywają i zaczynają, Bóg tchnie w ich życie i zaczynają żyć. Później ten obraz dwóch trzcin czy dwóch patyków ma być złączone, że na jednym napisane dom Izraela, na drugim dom Judy i mają być złączone jako jedna całość, to się pokrywa z tym, co Jeszua mówi. Te dwa domy jakby, te dwie owczarnie mają stać się na powrót jednym. Tu nie ma mowy o żadnym kościele. Mają wszyscy wrócić. Ma się stać jedna owczarnia. I Jeszua do swoich uczniów mówił tak. Mateusza 10 rozdział 5 i 6 werset. Jeszua wysłał ich 12, dając im takie polecenie. Nie chodźcie do pogan, ani nie wchodźcie do miasta Samarytan. Idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela. Używa konkretnej nazwy do konkretnych ludzi, konkretnego pochodzenia. Przeczytajmy jeszcze sobie Mateusza 15 rozdział, żeby mieć szerszy obraz, od 21 wersetu. Mamy tam tak. I wyszedłszy stamtąd, usunął się w okolice Tyru i Sydonu, a pochodząca z tamtejszych stron Hananejka wyszła i zawołała: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, czart bardzo dręczy moją córkę. On zaś ani słowem nie odezwał się do niej, a uczniowie podszedłszy do niego prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Odpowiedział: zostałem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraela. Ona zaś oddała mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi. On zaś odpowiedział: nie godzi się odejmować chleba od ust dzieciom, a rzucać go szczeniętom. Tak, Panie, odpowiedziała, ale i szczenięta jadają resztki spadające ze stołu ich panów. Wtedy Jeszua odpowiedział jej: niewiasta, wielka jest twoja wiara, niech spełni się twoja prośba. I od tej chwili jej córka wyzdrowiała. Zwróćmy uwagę, zostałem posłany do tych owiec, które zginęły z domu Izraela. Najprawdopodobniej ma na myśli cały Izrael, bo cały też Izrael, czyli te wszystkie pokolenia 12, jest do nich ta nazwa, dom Izraela. Do wszystkich. Ona była spoza, ale wiarą swoją mogła to uzyskać.
To mamy też Rut Moabitkę, która wchodzi do Izraela z wiary. Inni ludzie z innych szczepów ludzkich, że tak powiem, też mogą wejść, ale z wiary. Natomiast zbawienie, jak Jeszua powiedział, jest od Judejczyków. Zaczyna się. Oni mieli nieść światło innym narodom, innym też szczepom z ich ojca Jakuba. I to warto pamiętać, bo powstaje z tej owczarni jakiś dogmat. Tu ci, co wiedzą, to domyślają się, co mam na myśli. I to jest niezgodne z całą historią, z całą nazewnictwem. Błogosławieństwo Jakuba nad Efraimem mówi, a potomstwo jego rozwinie się w narody. I znajomość historii, jak Bóg rozproszył 10 pokoleń, jak ich wygnał z ziemi obiecanej, wygnał ich stamtąd za ich niewierność, za ich odstępstwo, za złamanie przymierza, za krnąbrość, za twardy kark, za różne tego typu rzeczy, to można powiedzieć, że oni z czasem zmieszali się z innymi szczepami ludzkimi. Dlatego to proroctwo się spełniło, że potomstwo Efraima rozwinie się w wiele narodów. Dlatego później też mamy, że dobra nowina ma być głoszona wszystkim narodom. Że ci, którzy usłuchają, mają prawo wejść. I zapewne mają prawo wejść z krwi, gdzieś tam w minionych czasach zmieszanej z tymi potomkami Jakuba. Lub tak jak Moabitka, z wiary mogą wejść. Dla wszystkich jest droga otwarta, ale muszą wykazać przede wszystkim wiarę w Mesjasza. To jest podstawa tego wszystkiego. W każdym razie to wszystko jest zgodne, harmonijne i nie powstaje nic dziwnego, żadne chrześcijaństwo, żadne kościoły, żadne nie było w planach nic takiego. Miał się odnowić naród, to przymierze Jeszua miał odnowić z potomkami, z domem, ogólnie mówiąc, z domem Izraela. I widzimy, że tu nie ma nic nadzwyczajnego, nic oddzielnego. Jest tylko nowy duch, nowe życie, mięsiste serce, tak zwane, że prawo ma wychodzić z serca, że ludzie mają od tej pory chcieć być w tym narodzie, jako naród, który ma mieszkać na obliczu całej ziemi. Jeden pod wodzą Króla, Mesjasza, jak powiedziała ta Hananejka, synu Dawida. To jest syn Dawida. Potomek Dawida. Czy jeszcze jakaś kwestia w tej parszy do zauważenia? Bo ja tak chciałem się podzielić tym, co ja zauważyłem, że to jest problem we współczesnym tak zwanym chrześcijaństwie. Różne są w ogóle nieznajomość tematu tych pokoleń, jak to rzutuje na przyszłość, jak to się wszystko, te dzieje całe Izraela, jak to wpływają, jakie mają znaczenie głębokie, i znajomość tego jest bardzo istotna, żeby to zrozumieć później, co Jeszua chociażby wypowiada. Można by tutaj jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy.
To jest rodzaju 49, pierwszy werset. Jakub wezwał swoich synów i rzekł: zbierzcie się, chcę oznajmić wam, co was spotka w przyszłości. I to najbardziej interesujące, bo to rzutuje później na Mesjasza. Judo, ciebie to słuchać będą bracia, a ręka, czyli ósmy werset, twoja ręka na karkach twoich wrogów, synowi ojca twojego głęboki złożą ci pokłon. Młodym lwem Juda, po wzięciu łupu w góryś poszedł, synu, lek skrada się jak lew, jak lica, któż by go drażnił. Nie będzie bero zabrane Judzie, laska władzy z pomiędzy jego kolan, aż nadejdzie ten, komu ona przystoi, komu posłuch okażą narody. Synowie ojca twego głęboki złożą ci pokłon. Czyli pozostałe plemiona złożą pokłon. I oczywiście to się spełnia na Dawidzie jako pierwszy, tym z Judy, z pokolenia Judy, że pozostałe pokolenia będą mu składały pokłon jako królowi ustanowionemu, ale też mamy to w dalszej perspektywie odnośnik do Mesjasza, że inne pokolenia oddadzą mu pokłon, Mesjaszowi. Nie będzie berło zabrane Judzie. Laska władzy z pomiędzy jego kolan. Patrzę ten werset w innych przykładach. Nowa Biblia Gdańska. Nie będzie zabrane berło od Jehudy, ani panujący spośród jego bioder. To określenie z pomiędzy jego kolan, z pomiędzy jego bioder, czy od jego bioder, jest określeniem na potomkach Judy, z krwi, po linii męskiej. Potomka Judy, tak jak Dawid był potomkiem Judy, tak i Jeszua jest potomkiem Judy. To podkreślam wielokrotnie, bo tych miejsc jest pełno proroczych o tym, że będzie on potomkiem Judy, będzie potomkiem Dawida, synu Dawida. To nie jest jakaś alegoria, tylko to jest dosłowność, bo o tym mówią proroctwa w wielu miejscach, jako z nasienia Dawida. Dlatego można też nazwać Mesjasza Jehoszua ben Josef, jako syn Józefa, który to Józef jest, był z pokolenia Judy, potomkiem Judy, potomkiem Dawida. Dlatego ta Hananejka zwraca się do Jehoszuły, synu Dawida. To na to zwracam uwagę, bo to się nie zauważa tego wielokrotnie. Natomiast inne rzeczy są poprzekręcane, interpretacje niezgodne z tym, co jest wprost napisane. Może na zakończenie, żeby nie przedłużać, jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. 47 rozdział, 29 do końca w zasadzie. Gdy zaś zbliżała się śmierć Izraela, wezwał syna swego Józefa i powiedział do niego: jeśli jesteś mi oddany szczerze, połóż rękę swą na moim biodrze, okażesz mi prawdziwą wierność i nie pochowasz mnie w Egipcie. A gdy już zasnę z ojcami, zabierzesz mnie z Egiptu i pochowasz w moim grobie, odparł, uczynię według twego życzenia. A Jakub powiedział: przysięgnij mi i przysiąg. Izrael odpadł na bezgłowie łoża. Tu można powiedzieć, że tu jest pewnego rodzaju testament dotyczący miejsca pochowania. I warto też, chciałem na to też zwrócić uwagę, że współcześnie nie przywiązuje się do tego wagi.
w jaki sposób, gdzie, co i jak ma być człowiek pochowany. Dzisiaj stało się jakby normą, że ciało zmarłego jest kremowane. Natomiast, czyli spalane w jakimś tam piecu i do urny wkładane i dopiero jest pochowane to w jakimś tam miejscu. Czy w niektórych krajach rozsypywane nad morzem, czy gdzieś. Czy niektórzy sobie trzymają na kominku. Też takie są kraje, że dopuszczają takie coś. W Polsce musi być pochowane takie skremowane zwłoki. Natomiast chodzi mi o to, że sama kremacja jest pogańskim zwyczajem. To jest jedna rzecz. Dlatego mówię tutaj o testamencie w kontekście sposobu pochówku. Warto też o tym pamiętać. Jeżeli jest taka możliwość, to sporządzić swoją wolę u notariusza spisaną, bo mamy do tego prawo. Jeżeli wierzymy to, co w Biblii czytamy, to, co ci mężowie wiary chcieli, to mamy też takie prawo i to prawo współcześnie dopuszcza do takich sytuacji, że mamy prawo, że nie chce, na przykład nie zgadzamy się na kremację, ma być pochówek cały i może mamy też wolę do miejsca, bo mamy jakiś grobowiec rodzinny, czy jakieś miejsce wykupione, trudno powiedzieć. W każdym razie są różne sytuacje, warto to mieć na uwadze. Też współcześnie nawet bym jeszcze dodał do tego, bo powstała taka dziedzina medyczna, która pobiera organy. I w założeniu jest, że się pobiera organy od osób umarłych. Ale to jest tylko pół prawdy, bo pewne organy nie można pobrać od ludzi, którzy już nie żyją, tylko że oni jeszcze żyją. I prawo medyczne jest tak skonstruowane, że właśnie pobierane są pewne organy od ludzi, którzy żyją. Ogólnie się mówi, że oni nie żyją. Kto chce poszukać takiej informacji, to znajdzie na YouTubie po polsku lekarze. Na YouTubie to może nie, bo to jest niepoprawne, ale w innych jakichś mediach niezależnych znajdzie informacje lekarzy, którzy się wypowiadają na ten temat, jak uśmiercani są żyjący ludzie tylko po to, żeby pobrać od nich organy. W każdym razie, wracając do testamentu, warto też, dlatego to mówię, warto też o tym wspomnieć, można w testamencie to zawrzeć, że nie można pobrać żadnych organów. To też zapobiegnie w pewnym sensie nadużyciom w tych świątyniach medycznych. Jest wiele innych takich rzeczy związanych testamentowo. W każdym razie warto o tym pamiętać. No chyba, że nam nie zależy, co będzie. W każdym razie Izrael nie chciał być pochowany w tej ziemi. Chciał być pochowany w tam, gdzie była ziemia Kanaan i gdzie było to miejsce już wykupione na ten cel. Okej, dobrze. Zakończymy. Szalom, błogosławionego dnia, szabatu, także od Stwórcy, od naszego Pana Jehoszuły, to abyśmy żyli w pokoju i dawali świadectwo innym ludziom, abyśmy żyli każdym dniem trzeźwo myśląc, tak bym to ujął, i abyśmy tym, co robiliśmy, prawymi uczynkami wychwalali tym Stwórcę, naszego Pana Jehoszuę też, i tym dawali świadectwo innym ludziom, aby
się nawrócili. To ma na celu, aby te dobre rzeczy, które Bóg przekazuje przez swoje słowa, przez te różne zdarzenia, inni ludzie poznawali i uświęcali swoje życie. Aby każdy żył i cieszył się relacją z naszym kochającym Ojcem. Szalom jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia.